nauczyciel wystawia ocenę końcową na podstawie wyników 10 prac, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z uzyskanych stopni. Oceny zaokrąglane są od połowy w górę, a poniżej połowy w dół. Uczeń z kolejnych 8 prac uzyskał następujące oceny. 4, 3, 4, 5, 4, 5, 3 oraz 4. Zostały do napisania 2 prace, jednak uczeń zachorował i do końca semestru będzie nieobecny. Postanowiono wystawić mu ocenę na podstawie dotychczasowych prac. Czy taka decyzja może być dla ucznia niekorzystna? Średnia arytmetyczna n liczb to po prostu suma tych liczb podzielona przez n. Co możemy powiedzieć na temat dotychczasowej średniej ucznia? Na pierwszy rzut oka, bez liczenia, średnia arytmetyczna jest zawsze nie mniejsza od najmniejszego składnika i nie większa od największego składnika. Wśród ocen ucznia nie ma żadnej jedynki, dwójki ani szóstki. Wszystkie oceny są wyższe od 2 i niższe od 6. Zatem jako końcowa ocena w grę może wchodzić tylko 3, 4 lub 5. A teraz policzmy. Suma ocen ucznia to 32. Liczba ocen to 8, zatem średnia jest równa 32 podzielone przez 8, czyli równiutkie 4. Zatem uczeń dostanie 4. Ale czy teoretycznie mógłby dostać 5, gdyby 2 ostatnie prace napisał znakomicie? Oczywiście im wyższe dostałby oceny, tym korzystniej wpłynęłoby to na jego średnią. Czy gdyby otrzymał 2 najwyższe oceny, czyli 2 szóstki, mógłby osiągnąć średnią co najmniej 4,5? Jego oceny wyglądałyby wtedy tak. Średnia wynosiłaby 32 plus 6 plus 6 podzielone przez 10, czyli 44 dziesiąte, a więc mniej niż 4,5. Zatem szansy na 5 nie było. Czyli wniosek z tego taki, że nauczyciel podjął niekrzywdzącą ucznia decyzję. Ale czy ocena mogła się jeszcze obniżyć? Czy gdyby uczeń obie prace napisał źle i dostał 2 jedynki, to wtedy z takich ocen średnia wynosiłaby 32 plus 1 plus 1 podzielone przez 10, czyli 3,4. Zatem po 10 pracach średnia byłaby niższa niż 3,5 i uczeń dostałby 3. Mimo tego, że po 8 pracach średnia wynosiła 4, końcowa ocena 4 wcale nie była przesądzona. Czyli nauczyciel podjął korzystną dla ucznia decyzję. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.